dętki z przodu będziemy potrzebowali samej dętki, dwóch kluczów płaskich 17, zestaw imbusów i to wszystko. Pierwszym krokiem wymiany dętki jest rozkręcenie zacisku hamulcowego. Do tego celu rozkręcimy całe jarzmo przy użyciu kluczu imbusowego oraz dwóch tych śrubek. Luzujemy jedną stronę, drugą oraz po prostu rozkręcamy. Na śrubce znajdującej się niżej są dwie podkładki, na śrubce znajdującej się wyżej jest jedna podkładka, należy o tym pamiętać przy składaniu. Kolejnym krokiem jest rozkręcenie głównej osi koła przedniego. Do tego celu jednym kluczem kontrujemy, drugim odkręcamy. Po rozkręceniu jednej z nakrętek możemy już całą oś wyjmować. Oś po prostu wciskamy z jednej ze stron, w której nie ma nakrętek. Pamiętajmy, aby nie pogubić oś oraz dwie podkładki dystansujące. Jeżeli udało się nam wyjąć koło na zewnątrz, kolejnym krokiem będzie poluzowanie trzech śrub trzymających jedną stronę felgi. Jeżeli udało się nam poluzować trzy śruby, rozkręcamy je, uważając również przy rozkręcaniu, aby nie pogiąć tarczy oraz żeby ją nie zatłuścić palcami. Jeżeli udało się nam wykręcić wszystkie trzy śrubki, rozkładamy sobie felgę na dwie części i wyjmujemy część felgi z opony. Wyjmujemy starą dętkę z opony oraz również upewniamy się, czy w oponie nie został żaden ostry element, który mógłby nam uszkodzić nową dętkę. Gdy upewniliśmy się, że w oponie nie ma żadnego ostrego elementu, powinniśmy również sprawdzić, czy opona idzie kierunkowo. Kierunek jest oznaczony na oponie ształką. Wentyl powinien być po stronie lewej, jeżeli opona jest dobrze ułożona. Po włożeniu dętki w oponę składamy felgę ze sobą. Zwracamy uwagę na wypusty, które również znajdują się po jednej, jak i drugiej stronie felgi. Przed całkowitym skręceniem upewniamy się, że dętka nie wystaje nigdzie poza felgę, aby po prostu ją nie przycisnąć. Śruby staramy się również łapać na kleju, aby się nie rozkręciły podczas jazdy. Aby bezproblemowo włożyć oś, dłuższą tulejkę wkładamy. Wkładamy oś. Wkładamy koło. Przekładamy tulejkę. Wkładamy od drugiej strony drugą tulejkę. Po włożeniu koła na swoje miejsce skręcamy ze sobą.
Przed ostatnim krokiem będzie włożenie zacisku hamulcowego razem z jarzmem na swoje miejsce, pamiętając o tym, że śrubka z dwoma podkładkami musi być niżej. Po włożeniu zacisku z jarzmem na swoje miejsce skręcamy ze sobą. Następnym krokiem jest regulacja zacisku hamulcowego, co zobaczycie na innych naszych filmikach. Ostatnim krokiem w trakcie wymiany dętki jest napompowanie jej do prawidłowego ciśnienia, którym jest mniej więcej 3 do 3,5 bara. Z mojej strony to wszystko. Zapraszam do kolejnych filmików. Cześć, na razie.